Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale i zapraszam Was na kolejny vlog weekendowy. Ten tydzień był bardzo dziwny. Pierwsze 3 dni, poniedziałek, niedziela, poniedziałek, wtorek, zleciało fajnie. Było praca, ale tak wiecie, że fajnie wszystko ogarnęłam. Ale za to jak pierdyknęło wczoraj w środę, to po prostu myślałam, że umrę, zawału dostanę i wszystko. Popłakałam się na ostatniej przerwie, bo po prostu było tego za dużo i w ogóle byłam sama na departamencie. Bez supportu mojego menadżera, wiecie jak to jest, 50 ludzi, ty próbujesz, żeby twój departament jakoś szedł, a tutaj ciągle coś, po prostu masakra było. We wtorek było bardzo fajnie, poszliśmy do pubu po pracy z kilkoma fajnymi znajomymi, to tam wypiłam dwa kieliszki wina, w domu byliśmy po 8, normalnie do pracy poszłam na drugi dzień. Także tyle, ale koniec o pracy było, skończyło się, teraz nie myślę. Co robimy dzisiaj? Dzisiaj jedziemy, słuchajcie, do Londynu, ale nie żeby zwiedzać niestety, jedziemy, żeby pomóc tacie Andrze, dlatego że jego ciocia, która mieszka w Stanach, ma kupiony dom tam właśnie w Londynie i jego ojciec się tym zajmuje i był tam zrobiony generalny, cały dom zmienili na nowy i po prostu jest dużo rzeczy do wywiezienia, czy coś tam, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale wiem, że są do wywiezienia materace, pralka, lodówka i tak dalej, wszystko to na wysypisko trzeba zawieźć, czyli będzie parę kursów na 2 samochody. Jego tato już wyjechał, my wyjeżdżamy zaraz za 5 minut, także mam nadzieję, że obędzie się bez korków. Książka jest przygotowana, także będę czytać, nadal czytam Remigiusza Mroza, mega książka, bo mi tak ciężko, słuchajcie, nie siąść i nie czytać całą noc, ale wiedziałam, że ta podróż do Londynu mnie czeka i chciałam mieć książkę ze sobą, zamiast siedzieć na telefonie, także mam, ale mama mi pisała wczoraj, że zamówienie książkowe przyszło, także później odbiorę i Wam pokażę książki, które widzieliście w poprzednim vlogu, że zamówiłam. A myślę, że tą książkę powinnam akurat skończyć do Londynu i z powrotem. Szczególnie, że z Londynu trzeba jechać na wysypisko, potem znowu do domu. Nie wiem, ile tych kursów będzie, także to się wszystko okaże. Także dzisiaj poza tym nie ma żadnych planów. Jutro mamy urodziny koleżanki i chyba na 19 idziemy na kręgle, także myślę, że będzie bardzo fajnie. Dużo ludzi, ja lubię jak na kręglach jest dużo osób, bo na przykład jak idę tylko ja sama z Andrę, no to jest nudno, bo bardzo szybko, wiecie, te rzuty mijają i pół godziny i 3 gry poszły. Także idziemy na kręgle, potem oni chyba idą potańczyć, ale my nie idziemy z tego powodu, iż w sobotę mamy barbecue pracownicze, będzie dużo atrakcji, wiecie, band na żywo, ktoś będzie malował twarze, jakiś tam będzie selfie mirror, że podchodzicie do lustra i ona Wam robi zdjęcie. Mega, mega dużo atrakcji, także na to jedziemy, bardzo co roku na to chodzimy i zawsze się dobrze bawimy, a ci znajomi nie idą na te barbecue, także z tego też powodu ja nie chcę iść, wiecie, bawić się do 3, a potem rano wstawać, żeby iść na barbecue, bo ono się o 11 zaczyna jakoś. Także to chyba tyle, słuchajcie, muszę coś kupić do ubrania chyba, bo bardzo bym chciała w takim jumpsuicie iść w komplecie całym, żeby było elegancko, bo w sukience nie pójdę, bo nie chcę, wiecie, grać w kręgle i co chwilę podwijać sobie sukienki w duży, tak powiem, wolałabym komfortowo się czuć, nie chcę w jeansach, nie chcę w leggingsach, a myślę, że taki jumpsuit elegancki fajnie by wyglądał, ale to zobaczymy, czy uda mi się kupić. Także zobaczymy. Andra właśnie znalazł kolczyka mojego, którego szukałam ostatnio. Tydzień temu pojechałam na ryby i zgubiłam kolczyk i właśnie się znalazł. Lepiej późno niż wcale, tak mówił. Dobra, już gadam do Was 4 minuty, także słuchajcie, kończę i odezwę się już po tym wszystkim i dam Wam znać, ile godzin nam to zeszło, czy były korki i tak dalej. No bo nie ma sensu tego filmiku przedłużać bezsensownie. Nie ma sensu, że nie przedłużę. Znowu błąd powtórzeniowy. Oj, oj, oj. Dobra, zaraz się widzimy. Cześć, wróciliśmy już, byliśmy po drodze rano w takiej kafiece, którą znaleźliśmy po drodze, tam już w Londynie, włoska. Zjedliśmy omleta, ja miałam omleta z pieczarkami i świeży wyciskany sok z pomarańczy, a Andrzej miał świeży wyciskany sok z jabłek i omleta z serszynka. Mega dobry omlet, naprawdę super w ogóle wystrój kawiarni, wszystko, nie dało się tam nic kręcić, bo ludzie jedli, nie chciałam po prostu nikomu przeszkadzać. Mam nadzieję, że uda mi się Wam wrzucić to, jak to jedzenie wyglądało. Nie wyglądało jakoś super, ale smakowało ekstra i tak jak zjedliśmy około 10, to było tak, teraz jest godzina, jak wróciłam do domu 5 i w ogóle nie jestem nadal głodna po tym omlecie, którego nie dałam rady zjeść całego.
Miałam mały wypadek, oczywiście, jak to ja. Półka mi spadła na stopę. Całą mam poharataną w krwi i spuchniętą, ale spoko, dam radę. Już nie boli, także idę zaraz na spacer. Jak wróciliśmy, zajechaliśmy do McDonalda, tylko po loda. Zjedliśmy sobie po lodzie i potem pojechałam do domu na chwilę, do mojej mamy, bo tato jest teraz w Polsce, dzisiaj wraca z polskimi zdrobkami. I odebrałam moją przesyłkę, moją bluzki dla Andry, które już ma jedną ubraną, także nie będę wam pokazywać. Moje książki przyszły, zegarek, bluza i dwie celebrytki. Także już patrzę szybko, ile co kosztowało i do was wracam i wam pokażę. Zacznę od bluzy. Słuchajcie, to jest taki mega duży golf. Ona jest bordowa. Oczywiście ma napis, tu jest linia życia, łapa psa i serce. I ona jest bardzo długa, z jednego końca jest dłuższa, z drugiego krótsza. Ja sobie wzięłam ją w rozmiarze large, czyli 10-12 UK. Później ją będą mierzyć, bo jak będzie dobra, jakościowo jest bardzo fajna, za cenę 4,27 i szła do mnie tylko 2 tygodnie. Jeżeli będzie fajna, co za chwilę sprawdzę, dam wam później znać, to zamówię sobie jeszcze inne kolory. Przyszedł mi również ten zegarek. Ja już go rozpakowałam, on oczywiście był w folijce. Zobaczcie, jak fajnie jest zrobione. Wszystko było naprawdę zabezpieczone. Było oczywiście w folii. Zatyczka, zobaczcie. Zobaczcie, jaki ma piękny wyświetlacz. No po prostu jest mega. Słuchajcie, na niego czekałam 3 tygodnie i kosztował mnie tylko funt 27. No jest, czy 2,20, nie, funt 27. Nie wiem, jak wam to pokazać na ręce. No nie pokażę wam na ręce, ale uwierzcie mi, wygląda przepięknie. Zobaczcie. I dwie celebrytki, czekałam na nie miesiąc, ale kosztowały tylko 44 pi. Tu ma jedna kółko, potem jest pasek i takie długie. No i tutaj mamy gwiazdki przechodzące w długość taką. Później mamy takie coś i znowu kończy się drugie. Bardzo fajnie one wyglądają. Też oczywiście były pojedynczo zapakowane. No i przyszły książki, które widzieliście. Tylko jedno kłamstwo, nigdy nie zapomnisz. Morderczyni i nie ufaj nikomu. Ale póki co kończę rewizję i potem będę się bić za te. Zacznę sobie od tej książki, a potem będę czytać wszystkie te, bo to są jednej autorki. Także to by było na tyle póki co. Ja słuchajcie... Czekam tylko troszeczkę, mi się telefon podładuje i tak wezmę ze sobą powerbanka, ale żeby na początku go nie mieć. I będę szła na spacer, bo pogoda jest ładna, także chcę wykorzystać, bo jutro chyba ma bardzo mocno padać, także nie chcę się kisić w domu, a jest wcześniej, bo jest dopiero godzina 17, obiadu nie zamierzam jeść. Także sobie pójdę, przejdę się i myślę, że wrócę do domu, będzie 6:30, siądę i będę się relaksowała, także... Myślę, że odezwę się do was już jutro, chyba że coś się wydarzy, to oczywiście dam wam znać, ale jak nie, to wolę się odezwać do was w piątek, żeby ten vlog nie był jakiś mega długi. Także buziaki. Hej, witam się z wami w piątek. Ja mam na sobie, słuchajcie, tą bluzę z AliExpress, którą widzieliście z vloga. Tutaj właśnie jest łapka psa, serce. Ona jest troszeczkę za duża, jak widzicie, ale z drugiej strony, jakby była mniejsza, to wydaje mi się, że byłaby za obcisła. A tak to wiecie, tak to jest taka bardzo, bardzo luźna i jest mega, mega wygodna. Także ja jestem zadowolona z tego rozmiaru i myślę, że mniejsza by była po prostu nie taka fajna. Wezmę ją ze sobą do Polski, bo będzie fajna właśnie, jeżeli będzie brzydka pogoda, trzeba będzie chodzić po górach. W ogóle wczoraj tak szybko zasnęłam, nudziło mi się w ogóle, powinnam posprzątać, nie chciało mi się sprzątać, także później to zrobię. Dużo rzeczy powinnam zrobić, a miałam po prostu lenia po spacerze. Dobrze, chociaż zrobiłam mój marsz. I co, dzisiaj wstałam wcześniej rano, nagrałam wam filmik z rozdaniem na 500 subskrypcji. I póki co, nie maluję się na razie, bo dzisiaj wieczorem wychodzimy na kręgle, na imprezę urodzinową, także wtedy chcę się pomalować, a nie chcę się malować dwa razy teraz i później, bo jednak jak dużo zmywam ten makijaż, to też te rzęsy w jakimś stopniu są narażone na to, że mogę, wiecie, zniszczyć je. Także teraz się maluję, chwilę poczytam książkę, bo jest 8:30 teraz. I jeżeli Andrzej nie wstanie niedługo, to myślę, że wezmę pociąg i pojadę do Luton, bo nie mam się w co dzisiaj ubrać na te kręgle. Znaczy mam, ale nie chcę, nie mam takiej... No mam ochotę na coś nowego po prostu. Chciałabym sobie kupić jumpsuit
jumpsuit, sorry, bo w sukience nie pójdę, bo nie będę świecić tyłkiem, jak będziemy grać. W jeansach nie chcę iść za bardzo, chociaż to już mój plan B, z jakąś zajebistą bluzką i spodnie z dziurami, no ale mam ochotę na jumpsuit, więc tyle. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Nic chyba, słuchajcie, odezwę się do was, jak już będę wiedziała może więcej moich planów. Póki co będę się z wami żegnać, ale nie muszę się z wami żegnać, bo wy i tak za sekundę zobaczycie, co robię. Hej, i tak jak wam mówiłam, odezwę się do was po, czyli jest już moim po, jest prawie szósta, po prostu masakra. Tak jak się z wami rozłączyłam, przeczytałam jeden rozdział książki i wzięłam pociąg i pojechałam pociągiem do Luton. Poczekajcie. Także pojechałam sobie do Luton, zjadłam sobie śniadanie w koście tosta i wypiłam kawkę. Przeczytam kolejny rozdział książki i jeszcze kolega mnie przy okazji znalazł. Pisze do mnie najpierw SMS-a, nie czytaj tyle, ale myślałam, że zobaczył na Facebooku, wiecie, moje śniadanie i książkę. Ale za chwilę patrzę, dzwonię do mnie. I już coś przeczułam, mówię, odrzuciłam połączenie, ale patrzę na lewo, na prawo. No i stał. Także pogadałam sobie trochę z kolegą, później chodziłam po sklepach w Luton. Słuchajcie, masakra, nic mi się nie podoba, wszystko jest tak zwykłe, wszystko jest tak zrobione na jedno kopyto. Że tylko naklejki są zmieniane, wiecie, że to jest River Island, a to jest Przepo, a to z Promarka, no po prostu masakra. W ogóle pierwszy raz było tak, że ja w Primarku nic nie kupiłam, bo było takie dziadostwo. Także nic nie kupiłam, bo stwierdziłam, że już wolę wyjść w czym już kiedyś byłam, niż wyjść w czymś, czym czuję się fajnie i jest inne, niż czymś, co wyjdę i będzie pół ludzi nosić. Potem poszłam do taty, odebrałam polskie zdrabki. Ten filmik już chyba widzieliście, że na zdrabce ze złotówkę udało nam się wygrać 100 zł. Później przyjechał Andrę z wodą dla mojej mamy, żeby nie musiała dźwigać. No i poszliśmy znowu do miasta Luton, tym razem patrzeć czymś dla niego. Poszliśmy do Blinka, do Blueing i on tam szybko sobie dwie koszule kupił. Później pojechaliśmy do Milton Keynes w poszukiwaniu czegoś dla mnie. Tyle się nałaziliśmy i nic nie znalazłam. Mierzyłam tyle rzeczy i dalej nic i nic i nic. W końcu się tak wkurzyłam, że mówię, ja już w ogóle nie mam siły patrzeć i już nawet jak było coś ładnego, to wydaje mi się, że i tak dawałam na to krzyżyk. Poszliśmy, zjedliśmy w Burger Kingu i wzięliśmy dodatkowo jednego burgera, tak tylko dla mnie, żebym sobie spróbowała. Halloumi Burger. Jezus, jaki dobry, mam go ze sobą, bo myślałam, że ja tylko ten ser zjem ze środka, ale on jest taki dobry, że się nie da, a nie dam rady zjeść dwóch burgerów, także jeden sobie zostawiłam na przykład na później, jak wrócę z imprezy, czy tam, nie wiem, na razie nie jestem głodna. Później byliśmy w Vape Shop i chyba tyle. No i teraz wróciliśmy. Ja się będę zaraz kąpać i szykować na dzisiejsze kręgle. Także zobaczycie później, jak wyglądam, w co w końcu się zdecydowałam ubrać. Ale chciałam wam pokazać trzy rzeczy, które przyszły... pokrowce, które przyszły dzisiaj z AliExpress. Pierwszy to jest ten, którym się mega podoba. On był za £1.52 i czekałam na niego 3 tygodnie. Taki Chanel z taką panią. Chanel. Zamówiony mam jeszcze taki z kobietą, która idzie z kawą. Mega fajny i tu jest napisane, coś tu było o kawie napisane. Bądź sobą, nie możesz być wszystkim. Bardzo też mi się podoba, no on jest z folii, £1.52 i kolejny pokrowiec to jest ten. Też bardzo fajny, ja go trzymam na tym telefonie, z którego teraz nagrywam, no bo ja mam 2 iPhony, także tych pokrowców u mnie idzie. A tak jak wam mówiłam, nie lubię nudy, nie lubię cały czas z tym samym pokrowcem chodzić. I byłam, słuchajcie, w Kiko Milano, w tym sklepie. Bardzo lubię kosmetyki Kiko, ale rzadko tam chodzę, bo ja mam tyle tych rzeczy, że staram się tam nie wchodzić. Ale była dzisiaj promocja od 30 do 70% i wybrałam sobie 5 rzeczy, które były na promocji bardzo dużej, bo 70%. I kupiłam sobie maski na twarz. Maski z twarzy, które były 70% przecen i one oryginalnie kosztują 4 funty jakoś, a ja je kupiłam po funcie. To są 3 takie maski, a jedna jest, to są z serii Zoumania. Mamy tutaj Tigera. Mamy po prostu zwykłego kota. I mamy żabę. Ja nigdy masek z Kiko nie miałam. Nigdy też nie widziałam żadnych recenzji na YouTubie. Także te 3 maski, słuchajcie, czekajcie na osobny filmik. To nie, Kiko nie dam w jeden filmik, wrzucę maseczkowy odcinek, tylko zrobię typowo osobny odcinek, co myślę o maseczkach Kiko. Także dzisiaj, jutro i pojutrze zrobię sobie Kiko i wrzucę wam w poniedziałek, jaki jest moje rezultat, co mi się podoba, a co nie.
I kupiłam sobie, słuchajcie, za 2 funty, z funtów 7, 2 cienie. Cienie w... Przepraszam, że tak kamerą ruszam. To są cienie w sticku. Jeden jest w numerze 3, a drugi w numerze 2. To są takie styki. One tym razem były za 2 funty, a tak to są za funtów 7 bodajże. Także poczekajcie, wiecie co, ja otworzę, zrobię swatche i Wam pokażę. Dobra, jestem. Jeden to jest tutaj ten złoty kolor. On tutaj wygląda jaśniejszy, ale jest w rzeczywistości dużo ciemniejszy. I drugi to jest taki zielony, ale taki kameleon trochę. Zobaczcie na swatche, na ręce. To są bardzo fajnie najpigmentowane cienie. W ogóle ja mam dalej ślad po tym, jak parę godzin temu sprawdzałam, bo to w lutym kupiłam. Jak sprawdzam i dalej mam brokat. Także bardzo, bardzo fajny cień. Ja myślę, że ten niebieski bardzo możliwe, że dzisiaj sobie namaluję, ponieważ mam niebieską bluzkę, także ja lubię podkolory. Ale póki co żegnam się z Wami, bo wyglądam strasznie. Zakupy są małe. Staram się robić zakupy przemyślane, a to tylko dlatego, że jak wrócimy z Polski, się wyprowadzamy. Także niedługo też będę się pozbywać dużej ilości ciuchów. Miałam jechać na Carbud i sprzedać pojedynczo, ale nie mam czasu, nie chcę mi się z tym pierdzielić. Nie chcę mi się oddawać też na charity, bo jak ostatnio wiedziałam, jak z tego sobie sami zgarniają te ciuchy, to masakra. Jest takie miejsce niedaleko nas, gdzie skupują te ciuchy w torbach i nawet jak mi dadzą, nie wiem, 20-30 funtów za te wszystkie ciuchy, co ja mam, to i tak będę zadowolona. Po prostu to pójdzie na scratch cards albo na coś, bo to będą takie tańsze ciuchy, a jeżeli chodzi o jakieś droższe sukienki, to po prostu sobie powystawiam je na Facebooku. A wszystko takie, wiecie, tanie t-shirty, coś, co już znosiłam, nie chcę nosić, to wszystko pójdzie tam na sprzedaż i tyle będzie. Wiem, że można do H&M-u zanieść i z H&M-a sobie dostać wtedy voucher na 5 funtów, ale ja w H&M-ie nie robię zakupów, bo nie podobają mi się już tam ciuchy, także bez sensu zanosić to tam. To by było na tyle. Zobaczę się z Wami, jak już będę gotowa na kręgle. Cześć kochani, ja jestem gotowa już na kręgle. Włosy sobie nawet nie prostowałam, tylko wysuszyłam szybko suszarką. Makijaż jest taki, zrobiony paletką z AliExpress. Jakąś tam poprzednią, którą zrobiłam i zrobiłam Wam tylko swatch, raz użyłam. Wygląda bardzo ładnie, mi się podoba taki. Kolczyki te różowe. Tylko mam taką bluzkę, którą uwielbiam. Ona związana na szyi, wiązana tutaj z boku. I mam spodnie z dziurami i buty takie na podwyższonym obcasie, ale trampki. Także tak idę ubrana na kręgle, w miarę elegancko, ale bezprzesadnie, czyli nie tak imprezowo, ale tak na wyjście do ludzi, że tak powiem, akurat. Ubiorę sobie tylko katany, bo pada niemiłosiernie, a teraz idziemy po znajomych, najpierw ich odbierzemy i potem jedziemy do centrum. Także widzę się z Wami na kręglach. To pije moje. Dobra, chuj, to jest moje. Dobra, Barbara, pora. Na no, duła, pojebało cię? Basia, powiedz ja coś. Kurbiłem. Zadzwoniłem do nich. Powiedz mają coś. Nie! Coś, Basia, powiedz coś. To wczoraj. Powiedz coś. No, tak, coś. Tak. To są właśnie urodziny. Tak, no, ja to urodziny. Powiedzcie cześć do mojego vloga. A ja dalej nie wiem, jak się nazywa. Tylko było 1000 ludzi was ogląda. Cześć. Kochanie, ja już jestem po kręglach. Jest 2 rano. I co tam było? Udało nam się za pierwszym i za drugim razem. Graliśmy chłopaki kontra dziewczyny. W ogóle chłopaków było jednego mniej, a oczywiście nas ograli, ale jeżeli chodzi o indywidualne osoby w grupach, ja wygrałam rywalizację kobiecą, a Andrę męską, także śmiali się, że jesteśmy lucky couple. Byliśmy później zjeść w McDonaldzie, ja byłam silna i nie chciałam nic jeść, ale Andrę mówi, że jak wszyscy jedzą, to żebym chociaż coś małego wzięła, także zjadłam sobie małe frytki tylko, ale już żadnego chleba, burgera, bo nie chciałam po prostu jeść. I potem, przepraszam, potem poszliśmy do takiego pubu, może dyskoteka, nie wiem, zależy jak to woli, można tam potańczyć. I
Potańczyłam tak, że aż cała się lałam. Wszystko się ze mnie lało, bo po prostu tyle wytańczyłam. Jak oczywiście poszła Señorita Despacito i wszystkie hiszpańskie rytmy, to było fajowo. No i przyjechaliśmy do domu, teraz jest druga rana, a byliśmy tak 20 minut temu. I słuchajcie, u nas tutaj nigdy nie chodzą o tej godzinie ludzie. I zobaczyliśmy podejrzanych typków, ubranych cały na czarno, z baseballami, z czapkami, baseballówkami, też czarnymi, białe buty. I jak nas zobaczyli, tak jakby odskoczyli i się schowali w taką alejkę. Także zawiadomiliśmy policję, bo ogólnie u nas tutaj ostatnio było bardzo dużo włamań. I schowaliśmy papierosy, tak że ich nie znajdą i wzięliśmy też nawigację do samochodu, bo jak wiecie, niedawno zostaliśmy okradzeni przez to, że nasze osiedle jest spokojne i mało oświetlone, często to osiedle nasza wioska. Tutaj właśnie się takie rzeczy dzieją, także zadzwoniliśmy na policję i mają wezwać niby jakiś patrol, który spatroluje nam tutaj ulicę. Myślę, że u nas na skwerku raczej już nie będą nic kombinować, bo widzieli, że dopiero wróciliśmy. Ale kto wie, może uda nam się, że kogoś z boku nie okradną. Powątpię, żeby to były jakieś po prostu chłopaki, które chodzą o drugiej rano po wiosce, bo po prostu w tym miejscu, w którym to było, było to raczej niemożliwe. Kładę się spać, mam budzik nastawiony na 10, czyli 8 godzin od teraz spokojnie. Najpierw sobie obejrzę serial, pewnie zasnę w trakcie, chociaż nie chce mi się spać. I jutro jest amazoński nasz pracowniczy grill, na którego bardzo się cieszę, ma być dużo atrakcji i co najważniejsze, ma przestać padać, bo na razie cały czas pada, dzisiaj brzydka pogoda, a jutro ma być ładnie, także mam nadzieję, że tak będzie. Także do jutra, kochani. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami już w sobotę. Pogoda nam dopisuje, słuchajcie, miałam wstać o 10.30, ale wstałam jednak o 9, także w miarę szybko. No jak Wam wczoraj mówiłam, udało mi się obejrzeć pół serialu i zasnęłam. I co, jestem teraz gotowa na barbecue. Słońce świeciło, teraz już zaszło, ale przynajmniej nie pada, także jest plus. Ja mam ten brązowy cień z Kiko, ale nie jestem z tego zadowolona, ale o tym później. I mam tą bluzkę taką, o, Płoda ma taki rękaw, no i spodnie z dziurami, te co wczoraj, bo ja się w nich najlepiej czuję. Kolczyczki sobie założyłam te. I jestem już gotowa na grilla. Przygotowałam paczuszkę do wysłania dzisiaj dla osoby, która wygrała subskrypcję, wygrała konkurs na subskrypcję na 500, na rozdanie na 500, także idę ją wysłać dzisiaj. Czekam, aż Andrę wstanie, no i jedziemy na grilla, który zaczyna się o godzinie 11, ale jeszcze wcześniej nagram Wam filmik, który już widzieliście. Filmik z polskimi zdrabkami. Tak myślę, że mi się uda go nagrać i wrzucić, a jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to znaczy, że mi się nie udało go zrobić, ale myślę, że mi się uda. Także widzimy się na grillu. Instagram. Oh, I did it on my phone. Hej, hej, witam się z Wami już w ostatnim wejściu dzisiaj. Jest godzina w pół do ósmej. My siedzieliśmy na tym grillu do końca, było mega, mega fajnie. Wyszliśmy dopiero stamtąd grubo po piątej. Później pojechaliśmy na zakupy do Tesco, rozpakowaliśmy. Teraz pojechaliśmy tylko jedną sprawę załatwić, jeszcze paczkę byłam wysłać na 500 subskrypcji i jestem po prostu tak zmęczona, bo jednak w czwartek pomagaliśmy w dźwiganiu, w piątek cały dzień byłam poza domem i były kręgle, no i dzisiaj cały dzień znowu poza domem, także za dużo nie wypoczęłam, także jadę teraz do domu już, zakupy wypakowane, pieranie się robi i napuszczę sobie gorącej kąpieli i poleżę i wejdę na YouTube'a, bo mam sporo komentarzy do nadrobienia, filmików chyba nie mam tak dużo, ale sporo komentarzy mam do nadrobienia i sobie włączę serial też. Co do trwałości, cieni Kiko są beznadziejne. Zobaczcie, co mam na oku. Widzicie? Ja praktycznie mam nic na oku.
te cienie wytrzymują z 2 godziny. W ogóle na oku jest mega ciężko, są one bardzo klejące. Niefajne. W ogóle ciężko się z nimi też współpracowało, bo się robiły... No nie. W ogóle nie. Jestem zadowolona, że kupiłam je za 2 funty tylko na promocji, bo jakbym dała te 7 funtów za tego styka, to bym się nieźle wkurzyła, wam powiem. A jest to jeden z najgorszych cieni, jakich używałam w swoim całym życiu, także nie polecam wam. Oczywiście ten zielony też sobie sprawdzę, zobaczę, jak on się będzie sprawdzał, ale ogólnie jestem bardzo niezadowolona. Ja idę teraz do domu, zrobię sobie drugą maseczkę z Kiko, czyli ten filmik zobaczycie w poniedziałek wieczorem pewnie, bo dzisiaj zrobię i jutro zrobię maseczkę, także zobaczmy, jak będzie, ale jak widać, wyglądam na bardzo zmęczoną, a czeka mnie mega, mega ciężki tydzień. Także będę sama, nie ma mojej menadżerki, także jestem tylko ja. Także trzymajcie kciuki, żebym się nie wykończyła ze stresu. A ja się z wami żegnam i dziękuję wam bardzo za wszystkie komentarze i lajki. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, proszę zróbcie to teraz. I co? I widzimy się już niedługo. Buziaki.